W Spółdzielczym Domu Kultury odbył się wyjątkowy koncert. Tenor Dariusz Stachura w towarzystwie sopranistki Aleksandry Borkiewicz przenieśli publiczność w magiczny klimat i świat muzyki. Koncert zorganizowany został z myślą o laureatach corocznego konkursu Urok Zieleni w Spółdzielczej Przestrzeni. Przy okazji osobom, które wyróżniły się w pielęgnacji roślin i swoich balkonów, wręczono specjalne nagrody. Mam nadzieję, że ten wieczór spędzicie Państwo przyjemnie, bo bardzo nam naprawdę na tym zależy. Zaprosiliśmy dzisiaj na to spotkanie nie tylko przedstawicieli zarządu i Rady Nadzorczej i serdecznie Państwa witamy, chociaż to właściwie Wy jesteście gospodarzami dzisiejszego spotkania, ale zaprosiliśmy dzisiaj laureatów konkursu, którzy zajęli w okresie 2004-2018 pierwsze, drugie i trzecie miejsca, a także byli laureatami mieszkańców. Odbierają dzisiaj nagrody i podziękowanie w imieniu swoich zmarłych niestety mężów. Ci panowie naprawdę przez wiele lat fantastycznie zajmowali się terenem wokół bloku i tyle, co zrobili dobrego dla nas, dla mieszkańców i dla otaczającego osiedla, to należą im się naprawdę wielkie słowa uznania. Dlatego chcielibyśmy na ręce ich rząd złożyć podziękowania. Zanim na scenie pojawili się główni artyści, utwór Pamiętajcie o ogrodach wykonała Julia Szymczak, podopieczna Spółdzielczego Domu Kultury. Puszczę kłopę, kwiaty w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi uspokojeniem wśród tylu spraw. Rzeczą tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą, że póki rzeczą tylko drzewa, tylko liście. Dariusz Stachura jest śpiewakiem operowym, absolwentem Łódzkiej Akademii Muzycznej. Jest to jeden z najbardziej utytułowanych i znanych polskich tenorów. Jest laureatem wielu nagród. Występował w licznych zagranicznych tournée. Ja w swoim teatrze przygotowuję małą scenę i będziemy z naszymi fragmentami oper, niejednokrotnie z małymi kameralnymi koncertami, będziemy jeździć w region do wszystkich takich właśnie mniejszych, większych sal, domów kultury, domów seniora, przeróżnych, tam gdzie chcą Państwo spotkać się z operą czy z koncertami muzyki łatwiej, lekkiej, przyjemnej, będziemy docierać. Także tu nie robimy wyjątku, aczkolwiek każdą publiczność traktujemy wyjątkowo. Dzisiaj zaśpiewamy z panią Olą Borkiewicz, zaśpiewamy kilkanaście pięknych przebojów, począwszy od Sole Mio, La Spagnoli, Przetańczyć całą noc, w której zobaczymy, jak wcieli się w My Fair Lady, znaczy w musicalową rolę, operetka, musical, troszkę takiej muzyki sakralnej, bo to starsi odbiorcy, także chciałem też zaśpiewać, bo rzadko śpiewamy Ave Maria, prawda, możemy posłuchać w kościele, ale to też nie za często. Od początku swojej kariery jest związany z Teatrem Wielkim w Łodzi. To właśnie tam zadebiutował, a od września 2019 roku objął stanowisko dyrektora. Chcę stworzyć festiwal w kwietniu, otworzyć festiwal niepełnosprawnych, gdzie to będzie, chciałbym, żeby to była takie miejsce centralne w Polsce, gdzie niepełnosprawni i nie tylko polscy, ale i zagraniczni będą przyjeżdżać do nas. Także myślę, że tutaj warto nawiązywać tę współpracę i posłuchać tych pięknych, wyjątkowo niekiedy zdolnych ludzi, artystów. Trzeba popatrzeć i wybrać. Każdy na pewno wybierze coś dla siebie znakomitego, wspaniałego, bo nasz teatr ma ogromny potencjał wspaniałych artystów, wspaniałych solistów, śpiewaków, wspaniały chór
i wspaniałą orkiestrę. Myślę, że te zabiegi, które kosmetyczne zabiegi, które będę czynił, spowodują, że ten poziom w Łodzi, poziom naszego teatru będzie jeszcze wyższy niż dotychczas. Głosy i piękne utwory dostarczyły publiczności niezapomnianych wrażeń.